Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Słuchajcie, zbiornik pod Sulawezi na nowo. Niestety musiałem się to w końcu zabrać, bo mój zbiorniczek Sulawezi niestety już się nie kręcił od jakiegoś czasu. Spowodowane to było pewnie tym, że kiedyś walczyłem z glonami. Później, jak pamiętacie, zrobiłem na szybko restart. I po tym restarcie na szybko już się nie kręciło. Fajnie było wtedy, kiedy były te glony, kiedy zbiornik zarastał. Wtedy krewetki miały się dobrze, rozmnażały się, były maluchy itd., itd. Potem jak zacząłem kombinować, to niestety nie poszło tak jak trzeba. Więc postanowiłem raz jeszcze wystartować zbiornik pod Sulawezi, bo jak wiecie, ja się nie poddaję. I wystartujemy, słuchajcie, ponownie metodą SL Aqua. Na stronie Qualdropu, zaraz Wam to pokażę, ale na stronie Qualdropu, jak wejdziecie, zobaczcie, na stronie Qualdropu mamy startowanie zbiornika dla krewetek Sulawezi. Wystartuje no, w 80% na takich produktach, jak są tutaj pokazane, gdyż obecnie nie posiadam chyba jedynie tylko mineralizatora tego Blue Wizard Red, tego nie mam. Ale to będę używał po prostu soli dla Sulawezi Shrimp Kinga, nie? I zobaczcie, taka ciekawostka, że oni tutaj pokazują, żeby wodę szykować na jakieś 200 mikrozimensów, nie? No i też tak, słuchajcie, będę robił. Zobaczcie, przygotowujemy wodę w ogóle 120-160 mikrozimensów, ale woda w zbiorniku powinna mieć jakieś 180-240 mikrozimensów, nie? Tak zalecają Azjaci, którzy hodują krewetki Sulawezi. No i tu mamy krok po kroku przedstawione, jak to powinno wyglądać i jak powinniśmy założyć taki zbiornik. Więc my sobie, słuchajcie, też go tak założymy. Już Wam pokazuję. Mam, jak pamiętacie, mam Magic Powder. To jest. Mam Purify. Więc też wykorzystamy. Później mam bakterie specjalnie dla Sulawezi. Też je mam, to będę później dodawał już do podmian, bo na start używamy tylko tych dwóch produktów, a później używamy tych bakterii, więc też mam. Także z SL Aqua. Oczywiście grzałka będzie nam potrzebna. Nówka, funkiel, grzałeczka z Aquela Easy Heater 50W. To będzie, słuchajcie, to. I najważniejsze, lawa z SL Aqua, rozmiar XL. I jako główne podłoże, lawa z SL Aqua, rozmiar SK. To wszystko, słuchajcie, jak już mówiłem Wam ostatnio na filmie, jak startowałem na podłożu innym SL Aqua, nie pod Sulawezi, wszystko dostaniecie w sklepie Qualdrop, nie? To też wszystko pochodzi ze sklepu Qualdrop. Jak widzicie, typowo lawa dla krewetek Sulawezi, nie? Dobra, więc zrobimy sobie, słuchajcie, tak jak zalecają Azjaci. Zbiornik nie jest wyczyszczony z tego względu, że szybki są zielone tu i tu, więc szkoda to czyścić. Niech to tak już zostanie dla krewetek. Filtracja, słuchajcie, będzie dalej mój filterek kubełkowy, który miałem Minikani 80. W środku, słuchajcie, w tym filtrze będzie gąbka i plastikowe biobale i później już tylko, zaraz Wam pokażę, później już tylko ceramika, widzicie? Później już tylko ceramika, nic więcej, nie będzie tutaj żadnego żwiru koralowego, nie będzie innych dodatków, będzie po prostu sama ceramika i kawałek gąbki. Natomiast słuchajcie, na wlocie nie będzie tutaj już podżwirówki, tylko na wlocie zamontowałem sobie taki prefiltr firmy Eheim. Gąbkowy, fajny prefiltr i to będzie jeden filtr, a drugim filtrem, słuchajcie, będzie normalny filtr na powietrze gąbkowe, nie? I tak to będzie, słuchajcie, tutaj wyglądało. Dobra, więc z informacji, jakie są na stronie Qualdropu,
wysypać podłoże, warstwę około 5 cm, więc też tak robimy. No, poszedł, słuchajcie, cały worek. Cały worek i no będzie, będzie z 5 cm, z 5 cm się uzbiera. Dobra, to jest, słuchajcie, to. Teraz należy dosyć dużo rozsypać magic powder. Tak samo jak robiliśmy to ostatnio, tak samo i tym razem posypiemy całość tak sążnie produktem Magic Powder. Na końcu tego filmu, słuchajcie, pokażę Wam, jak wygląda obecnie ten zbiorniczek, który ostatnio żeśmy zakładali dla Caridin, ale to za momencik Wam pokażę. Na razie zajmiemy się tym produktem. Dobra, dosyć mocno posypane Magic Powder. I teraz troszeczkę jest inaczej niż w tamtym przypadku, bo teraz jest, żeby zalać po prostu cały zbiornik od razu i dodać preparat Purify 2 ml na każde 10 litrów wody. Czyli jeżeli tutaj jest jakieś 25 litrów, więc damy jakieś po prostu no, około 6 ml. 6 ml Purify. To jest to. Następnie temperaturkę, grzałeczkę, filtr odpalamy. W drugim dniu dodajemy Vitality. Mam też jeszcze zostawione dwie saszetki Vitality, czyli wrzucimy Vitality. I jeszcze słuchajcie, tutaj koledzy z SL Aqua sugerują dodatkowo dodawać jedną łyżeczkę na tydzień przez okres dojrzewania zbiornika pokarm roślinny SL Aqua Baby Shrimp. Tego w Qualdropie nie dostaniecie, bo nie mają tego produktu, ale ja mam. Ja mam, słuchajcie, SL Aqua Baby Shrimp, więc też na tydzień jedną łyżeczkę będziemy tutaj sypać. Dobra, słuchajcie, wstawimy zbiorniczek na razie na półkę. Tutaj, słuchajcie, nie będę na razie nic dodawał. Jakąś tam aranżację i tak dalej z tą lawą grubszą zrobimy już później. Tak samo dodamy tutaj jakiś kamień większy, żeby był. To też zrobimy na później, razie. Słuchajcie, zgodnie z tym, jak tutaj koledzy z SL Aqua proponują. Tylko tak zalewamy wodą, dolewamy Purify, temperaturka, filtracja i tak ma to chodzić. A jakieś dekoracje, dodatki, to już później, nie? Po okresie dojrzewania. No dobra, to chodźmy wstawić zbiornik na regali. No dobra, słuchajcie, wszystko jest przygotowane. Szybkie, ładne, zielone, nieskrobane. Prefilterek Eheima z tyłu, piękna elektryka, ale nie zwracajcie na to uwagę. Nigdy nic się nie stało. I mam nadzieję, odpukać się nie stanie. Filterek kubełkowy będzie z tym prefiltrem. Obok będzie stał corner jet gąbkowy na powietrze. Tutaj później jakieś skałki, coś zrobimy. Na razie zalewamy zgodnie z tym, jak mówią koledzy z SL Aqua. Tutaj jest ten zbiorniczek, który ostatnio zalewaliśmy. Zobaczcie, tak ładnie to wygląda. Mgliście, nie? Mgliście, światełko. To się pali 24 godziny na dobę, woda cieplutka, 30 stopni i tak sobie to na razie dojrzewa, tego nie ruszam. Teraz wracamy do tego zbiornika pod Sulawezji. Zobaczcie, gruba warstwa, jakieś 4,5-5 cm. Teraz zalewamy wszystko wodą Ero i dodajemy preparatu Purify. No dobra, zbiorniczek zalany, filterek odpalony. Na razie wygląda to tak. Teraz dodamy, słuchajcie, Purify, czyli jakieś 6,
7 ml dodamy Purify. Dobra, czyli tak, 5 ml. I jeszcze mililitr. Jeszcze jedna dawka. Dobra, teraz grzałeczkę i 28 stopni. Dobra, mamy 28 stopni. Dobra, grzałeczka podłączona, świeci. Czyli mamy dwa zbiorniki na SL Aqua. Fajnie, że tak koło siebie wypadło. Tutaj już mamy dwa dni. Tutaj będziemy mieli pierwszy dzień. Jako, że ma być światło 24 godziny, więc ja sobie zrobię tak ło. O, tu mi sięgnie. Tu mi sięgnie i super. I będzie się paliło przez 24 godziny nad dwoma zbiornikami. O. No dobra, trochę zmieniłem ustawienie lampki, tak jest lepiej. No i teraz, słuchajcie, dodam jeszcze filterek gąbkowy Corner Jetta. I to będzie wszystko. Ciekawe, ciekawe, co tutaj z tego wyjdzie. Dobra, filtr na powietrze dodany. Niestety nie dodałem Corner Jetta, z tego względu, że w Corner Jetcie nie mam kamienia w Corner Jetcie. Bym mógł zrobić bez kamienia wersję z tym wężykiem takim docinanym, ale to wtedy jest mega głośno, nie? A znalazłem taki filterek, który kiedyś kupiłem w Czechach. Też z gąbką, też na powietrze. Więc taki filterek sobie tutaj umieszczę. No i to słuchajcie, na razie tyle. Purify dodane, Magic Powder tutaj się buja. Nic na razie nie robimy. Nic na razie, światełko będzie się paliło. Na drugi dzień dodam Vitality, saszetki. I tyle. Zobaczymy, zobaczymy jak tym razem zaskoczę, ale mówię, już nic nie będę grzebał, nie? Jeżeli będzie jak będzie, będą glony, zostawiam glony. A, jeszcze jedno, słuchajcie, nie wiem, nie napisali dokładnie kiedy, ale wydaje mi się, że to w tym momencie, bo jest jedna łyżeczka, słuchajcie, na tydzień produktu SL Aqua More Baby Shrimp. Jedna łyżeczka. U nich łyżeczka to jest taka sążna, nie? Nie jest to jakaś taka łyżeczka jak z Mosury. Też nie jest napisane łyżeczka na jaką wielkość zbiornika, nie? No ale dobra, no to chluśniem, bo uśniem. Mówią, że łyżeczka na start. No to dajmy łyżeczkę. To się zaraz zmiesza tam. No dobra, i tyle. W kolejnej części pokażę wam, no, może jakiś efekt, nie? Tak samo na to liczę, że coś tu się zadzieje, nie? Na razie to ciepło jest i tyle, i mętnie. I tak samo w tym, nie? Mam dwa zbiorniki super mętne. No dobra, to by, słuchajcie, było na tyle. Trzymajcie się i cześć, cześć, do następnego.